Witajcie! Podczas tej prezentacji opowiem Wam o strukturze there is, there are. Dowiecie się, kiedy używamy jej w zdaniu, z czym w zdaniu powinniśmy je używać. Dowiemy się także, jak tworzymy pytania i przeczenia. Następnie opowiem Wam o strukturze there is, there are ze słówkami some, any oraz no. I na końcu, jak ta struktura zachowuje się w przeszłości. Zaraz zaczynamy. Kiedy używamy struktury there is, there are? Spójrzcie na te dwa zdania. There are two windows in my room. W moim pokoju są dwa okna. Oraz there is a lot of pollution nowadays. W dzisiejszych czasach jest duże zanieczyszczenie. Konstrukcji there is oraz there are użyliśmy do powiedzenia, gdzie coś się znajduje. To zdanie pierwsze. There are two windows in my room. Natomiast drugie zdanie to wspomnienie o czymś nowym. There is a lot of pollution nowadays. Zwróćcie uwagę, że słówko there jest tutaj pomocnicze dla czasownika is, are i nie jest tłumaczone jako tam. Jest po prostu pustym podmiotem. Spójrzcie na te dwa kolejne przykłady. There is a lot of violence nowadays. W dzisiejszych czasach jest dużo przemocy. Oraz there are too few police people these days. W dzisiejszych czasach jest zbyt mało policjantów. Spójrzmy teraz na strukturę there is, there are w zdaniu. Generalnie rzecz biorąc, po słówkach there is używamy rzeczowników w liczbie pojedynczej albo rzeczowników niepoliczalnych. Jeżeli chodzi o there are, to po nim możemy użyć rzeczowników w liczbie mnogiej. Popatrzcie na te przykłady. There is a man outside our house. Na zewnątrz czy przed naszym domem jest człowiek. Czy there is some great music on TV right now. Grają teraz świetną muzykę w telewizji. I z liczbą mnogą, there are lots of tourists in London in August. W sierpniu w Londynie jest bardzo wielu turystów. Jak tworzyć pytania ze słówkami there is, there are? Bardzo prosto, przez inwersję, a więc zamianę dwóch pierwszych słówek w zdaniu. Are there lots of tourists in London in August? Czy w sierpniu w Londynie jest bardzo wielu turystów? I krótka odpowiedź. Yes, there are. Albo no, there aren't. Jak tworzyć przeczenie? Przez dodanie słówka not do czasownika. Czyli there aren't lots of tourists in London in August. Nie ma wielu turystów w sierpniu w Londynie. Skoncentrujmy się teraz na strukturze there is, there are ze słówkami some, any oraz no. Na początku słówko some, którego używamy w zdaniach twierdzących. Spójrzcie na te dwa przykłady. There is some food in the fridge. W lodówce jest trochę jedzenia. Oraz there are some glasses on the table. Na stole są jakieś okulary. Słówko any to przede wszystkim pytania i przeczenia. Are there any people at home? Czy w domu są jacyś ludzie? Oraz there aren't any people at work. W pracy nie ma żadnych ludzi. I jeszcze jedno słówko, słówko no. Używamy go do tworzenia przeczeń. Pamiętajcie jednak, że w takich zdaniach czasownik musi być twierdzący, a więc nie potrzebujemy już słówka not. Na przykład there is no cheese in the fridge. W lodówce nie ma sera. Albo there isn't any cheese in the fridge. Natomiast nie możemy powiedzieć there isn't no cheese in the fridge, bo to już podwójne przeczenie, a ono jest nieprawidłowe. Jak wygląda there is, there are w przeszłości? To po prostu there was, there were. Spójrzcie na te dwa przykłady. There wasn't a remote control. Nie było pilota. Oraz were there any people? Czy byli jacyś ludzie? Podobnie jak przy there is, po there was używamy albo rzeczowników w liczbie pojedynczej, albo rzeczowników niepoliczalnych. Natomiast po there were używamy liczby mnogiej. Także gramatycznie there were, there was zachowuje się jak there is, there are. A więc pytania tworzymy przez inwersję, zamianę dwóch pierwszych słówek, a przeczenie przez dodanie słówka not. Spójrzcie na te dwa przykłady.
Was there water in the shop? Czy w sklepie była woda? I zdanie kolejne. There weren't any people there. Tam nie było żadnych ludzi. Zwróćcie uwagę, w tym ostatnim zdaniu drugie słówko there ma znaczenie tam. Natomiast pierwsze there to, tak jak powiedzieliśmy, pusty podmiot, którego nie tłumaczymy jako tam. Za chwilę podsumowanie. Spróbujmy teraz podsumować nasze informacje dotyczące struktury there is, there are. Zaczęliśmy od tego, kiedy jej używać w zdaniu. A więc wtedy, gdy mówimy, gdzie coś się znajduje lub do wspomnienia o czymś nowym. Mówiliśmy również o tym, że po there is używamy rzeczowników w liczbie pojedynczej lub rzeczowników niepoliczalnych. Natomiast po there are używamy rzeczowników w liczbie mnogiej. Powiedzieliśmy także, że pytania tworzymy przez inwersję, a więc zdanie twierdzące there is, pytanie is there, natomiast przeczenie to dodanie słówka not do czasownika, na przykład there isn't albo there aren't. Powiedzieliśmy również o tym, że struktura there is, there are łączy się ze słówkami takimi jak some, any oraz no. I na koniec mówiliśmy o tym, że there is, there are ma swoje odpowiedniki w przeszłości, a więc there was, there were. Zróbcie kilka ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnym EduCaście.